3 maja, wtorek, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z Ewangelii Świętego Jana. Oto Matka Twoja. To najpiękniejsze, co Jezus mógł nam dać. Maryję, swoją mamę, oddaje nam w nasze ręce. Oddaje nam swoją matkę. My wiemy, doświadczamy obecności naszych mam, naszych ziemskich mam. Wiemy, czym nas obdarzyły, jaką miłością, jaką opieką, ile nieprzespanych nocy, może wylanych łez, ile może bólu, cierpienia było w ich życiu, kiedy patrzyły na nasze upadki, nieudane chwile w życiu. Ale to była zawsze matka, ona zawsze kocha, zawsze przytula. Zawsze do niej biegliśmy. Pamiętamy jako dziecko, jeśli nawet gdzieś tam skaleczyliśmy się, uderzyliśmy się. Biegliśmy do mamy z paluszkiem, mówiliśmy, tu mnie boli. A mama ma jak cudowny lekarz. Pocałowała w paluszek, podmuchała trochę i przechodziło momentalnie. Jak po tabletce przeciwbólowej. Już nie bolało, nie, za 2 minuty już zapomnieliśmy o bólu, o płaczu, o łzach. Jezus daje nam matkę po to, abyśmy do niej biegli. Abyśmy właśnie w naszym życiu szli do Maryi. Abyśmy zawsze do niej szli z naszymi problemami, trudnościami. Nie ma nic cenniejszego, jak mieć Matkę Najświętszą w swoim życiu. My może tego nieraz nie doświadczamy. My może tego nie widzimy. Ale Maryja nieustannie, jak mama, pochyla się nad nami. Ona nieustannie, krok w krok, idzie za nami. Tak jak w Kanie Galilejskiej mówi do Jezusa, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn, zauważyła, że nie mają wina. Tak w naszym życiu idzie do Jezusa i mówi, synu, zobacz, u Piotra, u Jana, u Agnieszki, u Krystyny. Brakuje tego. Jej życie się wali, w jej rodzinie pojawiają się kłopoty. Dotknij, uzdrów. Tylko oddaj to matce. Pójdź, porozmawiaj, nie bój się. Nie lękaj się Matki Najświętszej. Ona wyprosi dla nas wielkie rzeczy. Maryja przejdzie, jak każda matka, przez wszystkie trudne chwile, aby dać dziecku szczęście, aby zapewnić dziecku miłość, opiekę, dobro, wszystko co najlepsze. Tylko oddaj Maryi. Właśnie sposób szczególny, kiedy zabraknie w twoim życiu ziemskiej matki, bo już jej nie ma. Czy będzie sytuacja, kiedy twoja mama nie dała ci jakiegoś takiej miłości, nie odczuła się bliskości w swoim życiu. Masz Maryję. Jan Paweł II, kiedy zmarła jego mama, kiedy ze swoim ojcem chodził na pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, kiedyś przed obrazem powiedział, Maryjo, ja wybieram Ciebie jako swoją matkę. Ja straciłem w swoim życiu moją ziemską matkę. Ty będziesz moją matką przez całe moje życie. Ty będziesz mnie prowadziła. I był wierny Maryi do końca. Jego zawołanie papieskie, Totus Tuus, cały Twój, oddał się cały Maryi. Tak jak Jezus mówi, oto Twoja matka. Taki Ty powiedz za Janem Pawłem II. Totus tuus, cały Twój, Matko Najświętsza, cały Twój, Maryjo, w Twoich ramionach chcę być. To jest największa miłość, największe szczęście. Mieć u swego boku i czuć się bezpiecznie w ramionach Maryi. Serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.